Cześć wszystkim, znowu Poniu 7. Dalsza część Nox. Dobra. Dzisiaj mam troszkę na początku do powiedzenia. Chciałem przeprosić, że nie było ostatnio filmów, chociaż są wakacje. Ale padł mi laptop. Spaliła się w nim karta graficzna. Więc troszkę to przeszkadza w nagrywaniu filmów, jeżeli możecie mnie zrozumieć. Więc teraz skorzystam z laptopa kolegi, który mi dobrowolnie użyczył, za co mu wielkie dzięki, chociaż tego nie słyszę, bo nie ogląda moich filmów. Ale na tym laptopie miał spore problemy z uruchomieniem Noxa. To nie jest taka miła gra do uruchomienia, a już zdecydowanie nie do nagrywania. Więc musiałem przejść trochę na inny. Wcześniej nagrywałem Frapsem, było mniej więcej ok. Teraz muszę nagrywać Camtasią. Nagrywa się, ale jest problem z nagraniem, jest takie trochę, czasami się przycina. Więc przepraszam za to, że ukończymy Noxa w ten sposób, przecinający się, ale naprawdę szukałem innych sposobów, a nie znalazłem. Więc chciałbym, żeby to było lepszej jakości, ale no, to pani się zdarza. O, dobra, ten pan. Ha! Słyszeliście ten głos zapewne? Ten dźwięk. W każdym razie to było zaklęcie upuszczenia broni. No, robi to co nazywa się. Opuszcza broń. Na szczęście halabardy straszliwego nie można opuścić. To jest taki przedmiot, którego nawet nie można wyrzucić. Spróbujemy. O, we cannot drop that item. Więc tak długo jak mamy na sobie halabardę, to opuszczenie broni nas nie dotyczy. A będzie z tym problemy, bo jeszcze parę innych przeciwników. Lisze chyba rzucają również opuszczenie broni. Dobra, wiecie co, trochę nie grałem już na gdzie co miałem, więc mogę troszkę być. O! Ajajaj, to było wredne. A można się spodziewać, że ostatnią lokację nie będzie rozpieszczać. Dobra. Teraz ma z tym przygotowanie. Dobra. Tak mnie sporo nastukali. Okej, czyli oni jeszcze tu wrócą. Dobra, a w tym czasie sobie zjem parę jabłek. Albo jabłecznika się napiję. Tak, dokładnie. Okej, tam też już coś do mnie biegnie. Zapewne. Parę jabłuszek. Dobra, to parę jabłuszek. Jesteśmy gotowi iść. Okej. Ja was się nie boję. Może jednak trochę się boję. Będę uważał, to potraficie nas stukać trochę obrażeń. Ona nic nie działa. Okej, dobra. Myślę, że przynajmniej tu jest mana. Ciach. No, tego się nie spodziewał. I tak. Ej. Tak, to jest piekło teleportu. Ulubiona zabawa. Tak, teraz te przedmioty jeszcze będą się czasami teleportować, więc jeszcze większe będą. Okej, dobra. Nie poszło tak skórabnie. O, force field. Trzeci poziom. Fajnie. Okej, panie. Przydam się w takim razie. Mana by się przydała. Trzeci poziom. Force field. A zdarzył uciekł. Zdarzył czy nie? Czyli zdążył to was to wyjdzie. Po sobie. Ponieważ glitche lubią piorunować.
Okej, chyba nie wróci ta zdechu tutaj. Dobra, to teraz trzeba znaleźć wyjście. Ha! Niki robią, patrzcie. Dobra. Jeżeli pójdę w tą stronę, to wróciłem tutaj. Dobra. Trochę przemieszczam się tutaj jak czołg, ale poruszanie się przy tych... O, przy tych impact naprawdę niewiele daje. Tylko zmniejsza moją celność. Więc jedyne co mogę zrobić, to po prostu wziąć się ci na twarz. Okej. To jakieś ukryte przejście. Okej, kostka się teleportowała, fajnie. Okej, to musi być jakieś wyjście jakiegoś teleportu w takim razie. Okej, tutaj już byłem. Chodź tu, chodź tu. Okej. Jest jakieś przejście. Nie wiem, czy tutaj byłem. Byłem najwyraźniej. Okej. Doszliśmy. Chyba do miejsca docelowego. Zwinne zombie, muszę przyznać. Okej. Okej, fajnie. Teraz coś na mnie pewnie wyskoczy, tak? Tamten duszek. Spoko. Zaraz. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. A, skrzynka. Okej. Okej, to mnie cofnęło, dobra. Nienawidzę tych impów. Są zbyt ruchliwe, zbyt mało i strzelają za szybko. Okej, dobra. Teraz coś na mnie na pewno wyskoczy. O, patrzcie! Hihi! Ta, te piłki nas odbijają, nie czyniąc nam szkody. Pod warunkiem, że nie odbiją nas w kierunku kolców bądź innych rzeczy. Okej, dobra, co tu jest? Dispel Undead! Poziom trzeci! Dobra, mam nadzieję, że na trzeci poziomie będzie już dispelować wszystko. W promieniu. Byłoby fajnie. Okej. Co my tu mamy? O, dźwignia! Z pewnością jej naciśnięcie nie będzie miało żadnych żałosnych skutków. Prawda? Nie, ta gra nie robiłaby nam takich rzeczy. Okej. No dobra, nie wszystko zabija, ale zadaje znacznie większe obrażenie. Okej, przy okazji zauważyłem, że Lisza również zabija. Chociaż nie tak skutecznie jak innych przeciwników. Okej. Dobra. Dzięki odpędzaniu niemarłych, poziom trzeci. Poszło nam dobrze. Nam, znaczy mi. No dobra, to jest druga dźwignia. Wiecie co? Chyba się zbliżamy do końcówki, ile się nie mylę. Teraz ta... Muzyczka chyba się już trzyma do samego końca. Nie żebym narzekał, bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Okej, zaraz coś na mnie wyskoczy ze ścian. Już masa zombie. O, nie ma manu. To niedobre. Okej,
przygotować się. Są dupy. Widziałem was. A dobra, uciekły. A dobrze. Nie narzekam. Nie, to. Tak lepiej. Zobaczmy, co się tutaj jest. Dziękuję. Oko. W sumie nie muszę wysysać. Szczęście na całym obszarze zamku Hecuba jest dużo many. Okej. Troszkę mnie nastukał. Okej. Jeszcze ci panowie. A i ten. Hej. Czasami jak te pociski źle trafią, to zadają większe obrażenia. A cztery pociski chyba mają wystarczająco obrażeń na tyle, żeby zabić impa. Okej, dobra, wiecie co, tam chcemy sobie pójść. Ponieważ tam są prizes. No, nie takie dobre prizes, ale... Tak. Sprytnie, że gra przestała w ogóle dropić złoto. Wiecie, już nie mieli żadnych kupców, to po co nam... Nie wiem, czy to daje nam do zrozumienia. Okej, dobra. Okazuje się, że nie do końca jeszcze będzie ta muzyczka. Jest jeszcze mała sekcja. Nie wiedziałem, że jeszcze będziemy walczyć z kolejnym wampirczym rycerzem. Dobra, jaka była na niego taktyka? Spowolnić i... Ajajaj! Okej. Sobie może ucieknę tutaj. Chociaż... Okej, dobra, tutaj zdecydowanie lepiej walczyć. Dobra. Okej, dobra. Siema, odpełnił taktykę, to nawet nie jest taki trudny. Study. W sumie to sobie wezmę. Gdybym był wojownikiem, to bym sobie wziął jeszcze tamtą zbroję. Ponieważ wygląda nieziemsko. No nie jestem. Dobra, czas porabować trochę grobów. A, i pozabijmy szczury. Któryś z nich na pewno będzie miał coś ciekawego. Troszkę zombie. Dobra, dawajcie więcej. Przecież nie będę tylko dwóch zombie zabijał teraz. O, jakiś skroll. To się przyda. Okej, zombie chyba spadł tam na dół. Okej, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. O, gargulce, fajnie. To są gargulce, nie impy. No dobrze, trzeba mi scroll. Zadałem większe obrażenia. Dobra, teraz pewnie muszę przygotować odpędzanie. No dobra. Dobra. Ciach.
Nie wiem, czy on się przypali. Pewnie nie. O, okej, okay, to jest fajnie. Mamy. Musicie przyznać, że czarodziej ma bardzo fajnie sprawę ułatwioną w tym rozdziale, dzięki rozpędzaniu nieumarli. Żadna inna klasa nie ma niczego takiego. Okej. Tak? To było trochę roboty. Teraz zajmijmy się szczurami. Ta szczury nie zasługują, żeby żyć. A, zbierzcie kolegów. Co tutaj mamy? Nie. W sumie tak trochę niepotrzebnie tutaj zszedłem. Ale okej. Zawsze trzeba wszystko sprawdzić. Tak, dla pewności. O! Triple Fireball Staff of Replenishment. Czy ona się sama? Continual Recharge. A, czyli to ta gorsza opcja. Okej. Okay. Jeśli spotkali jeszcze jakiegoś kupca, to byłaby dużo warta. A, dobra. Miejcie jakiś zamiennik. Chociaż wątpię, żebyśmy mieli problemy z ładunkami do naszej zwykłej Fireball Staff. No to dobra, tutaj wyczyszczone. Zobaczmy, co nam to da. Jakich przeciwników nam to blokuje. O, tu pewnie będą gargolce jakieś. Ta. Ta nie trzymaj fireball tam dalej. Ej, panie. Nieładnie tak unikać moje firebole. Lepiej być bezpiecznym, niż potem się martwić, dobra. A nie! Spaj. Dobra. Ostatni. Dobra. Teraz zobaczmy, czego one pilnowały. Okej, przejście dalej. Teraz się nim zajmiemy. Się na pewno zajmiemy tymi rzeczami. Dobra, parę potek. Gdybym był warriorem, pewnie by się przydały. Warrior jedynie może się leczyć przez potki. Więc pewnie ich zapas jest bardzo dobry. Rainmana, dobra, poziom drugi. Dobrze, nie kupywałem w takim razie. Skoro jest to dostępne. Zobaczmy, jak teraz to będzie działać. Tak, dużo szybciej przywraca manę. Znaczy no, może więcej wyciąga. O. Taki jest mój ten. Przywraca chyba dokładnie tyle samo. Tylko, że szybciej wyciąga. Czy więcej, no. Taki jest moje odczucie.
Okej, to nie. Chyba to. Okej. Dobra, rozwiązaliśmy zagadkę. Bardzo trudną. Okej, w następnym odcinku idziemy tym korytarzem, zabijamy więcej gargulców, nekromantów, zombie. A może nawet Hekuba. Kto wie, kto wie. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć.